bom dia. Czyli cześć, dzień dobry po portugalsku, bo dzisiaj to jest kraj, który zwiedzamy w naszym cyklu. Wjemy, czyli wiemy i jemy. Tak jest. Wiemy, jemy. Oprócz tego, że jemy te rzeczy, to jeszcze... musimy je najpierw zrobić. No tak. A przy tym ja, przepiękny ja, opowiem wam ciekawostki. Oto jedna. Pełna nazwa Portugalii to Republika Portugalska. Tak jak już wiecie, ten cykl polega na tym, że gotujemy, potem to jemy, a oprócz tego Tymon mówi ciekawostki, tak jak zresztą słyszeliście. I dzisiaj będziemy robić francezinię. Nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałem. Co to jest francezinia? No to powiedziałeś to w ciekawostce już. Słuchajcie, francezinia to jest przede wszystkim bomba kaloryczna. Francezinia to po portugalsku mała francuzeczka. Potrawa ta pochodzi z miasta Porto i była odpowiedzią na croque monsieur. Mamy cztery różne typy mięsa. Cztery? Pięć, co ja mówię, bo jeszcze tamto. A, bo mamy tak. Mamy kiełbaski chorizo. To nie powinny być kiełbaski chorizo w oryginalnej francezinii, tylko kiełbaski, które są portugalskimi kiełbaskami, ale takich nie mamy. Kiełbaski pyszne Xella. To są białe po prostu kiełbasy. Mortadelle. Mamy mortadelle, mamy szynkę gotowaną, zwykłą, po prostu, którą też będziemy układać na kanapki. Jest to polędwica wołowa i tę polędwicę wołową też będziemy obsmażać i wrzucać do kanapki. A to było tylko mięso. I nie wiem, czy nam się to uda wszystko. Dzisiaj będziemy próbowali, będziemy robili też sos. Sos będzie z dodatkiem piwa i porto, wina. Jak wiadomo, alkohol odparowuje, więc tutaj nie ma się czym martwić. Uf, to dobrze. Uff, no Jezus, co by to było, gdybyś się napił alkoholu, nie? I co jeszcze będzie? Pasata, bulionetka, musimy zagęścić ten sos. I do tego jeszcze frytki są, słuchajcie. Nie wiem, czy nam się to uda. Czekajcie, jak to frytki jeszcze? Frytki, no. O, dobra. O Jezu. Dobrze, potrzebujemy cebulę. Jedną całą cebulę musimy pokroić i masło rozpuścić. To wygląda jak kostka lodów. A, już mnie nagrywacie. Teraz będę kroił masło do sosu. I muszę 50, a jest 200, więc 1/4. Prosta matematyka. Potrawa z kuchni japońskiej, tempura, pochodzi z Portugalii. Dobra, teraz trzeba wsadzić to masło. Wrzuć do tego. I daj nawet na szóstkę, niech pójdzie. Niech ono się tak powoli bardzo topi. W rondelku rozgrzej masło, wrzuć drobno posieganą cebulę oraz czosnek. A, czosnek! Dobrze. Tutaj asekurował, żeby nic nie wleciało. Dobra, mieszaj. Zjadasz. Pokrusz, krusz. Dobra. Smaż kilka minut, aż cebula stanie się złota. Pamiętajcie, że wszystkie musicie zrobić, one się chwilę robią. Pych, bulion. I zalewamy pół litra wody. I to trzeba pomieszać. 250 ml piwa. Ja muszę czyścić. Myśleliście, że Biedronka jest z Polski? Nic bardziej mylnego. Właścicielem jest firma Jeronimo Martins. Piwo, bulion, passata. Tam jest napisane, że trzeba wyjąć te listki laurowe. Wyławiamy listki laurowe, które pokruszyłem. Damy całe. Wiedziałem, że coś się stanie. Bo zgorzknieją nam, jak się dowiedzieliśmy właśnie. Dorzucimy po prostu w całości. Chyba będzie widz, co? Czekaj, który dzisiaj... A, jest trzeci. Dzisiaj jest trzeci. I gotujemy to od momentu, w którym zacznie wrzeć, to 15 minut na wolnym ogniu, ale na razie poczekamy, aż zacznie wrzeć. Najwyższym szczytem jest Ponta do Pico, który wynosi 2351 metrów. Właśnie przed chwilą wsadziliśmy tosty do piekarnika, żeby się nagrzewały. No, żeby się co? Żeby się nagrzewały. Żeby się tosty nagrzewały? Dokładnie. Żeby się tosty stościły? Nie, nagrzewały. Pa, jaki farm frites, szwagier. No i są chrupkie. Pierwsze tosty. Ja
Nie róbcie. Klasyka. Wrzuciłem oczywiście opakowanie z frytek. Muszę sięgnąć, żeby zobaczyć, jak je zrobić dokładnie. 220 stopni. Nie jest napisane, czy termowie. W Portugalii zbudowano najdłuższy most w Europie. Mierzy on 14 kilometrów. I teraz tak, musimy wyłowić te listki laurowe. Wyłów te duże. Dolewamy wino, to jest Porto, bo to jest wino mocno. To jest wino z tego. Z Portugalii. To możemy przystąpić do smażenia mięsa teraz. W Lizbonie znajduje się najstarsza księgarnia na świecie. Została założona w 1732 roku. Klarowane masło. Klarowane. Nic nie przykrawia mięsa. Narodowym drzewem jest dąb korkowy. Teraz kroimy to na połówki, żeby przekroimy tak na pół i każdą na pół zrobimy. To najpierw w ogóle pousuwajmy te. Bo nie chcemy takiego czegoś. Nie chcemy, żeby w ogóle ta kiełbasa jest taka galaretowata trochę. Tak się wydaje, wiesz? Mhm. Jest najlepsza kiełbasa na świecie. Cyk. Dlaczego ja tego nie mogłem zrobić? Ja przecież jestem świetny. Kroję. Ciężko się je kroi, wiesz? Możesz zrobić tym. Co? Dawaj. Opakować chorizo. Chorizo gdzie? I na testę ukroić. Tu jest Tymon. Dobra. I na czym mam to ukroić? I na testa dawaj. Czy jest dobre, czy nie. A to jest ostre. Nie jest ostre. Teraz testujemy. Mateusz już to je przetestował. Z VIP-u? Mnie? Bo tamte były trzy. Tak. Tamte były trzy. Dobra. Najpopularniejszym artykułem spożywczym jest dorsz. Zobaczycie też mnóstwo puszek z sardynkami. No ale dobre jest chorizo. Nigdy nie jadłem praktycznie chorizo. Bo ty jesz ostre, no właśnie. Bo ja kupuję ostre, tak. Więc ty jesz ostre. Mhm. I wtedy ci nie smakuje. Tak, ja nie lubię ostrych rzeczy. Mortadela. Mortadela. To jest najbardziej dobry fast food na świecie chyba. W ogóle teraz robimy lepsze potrawy, coraz bardziej. Najdłuższą rzeką w Portugalii jest Duero. Ma 322 km. No, tak to wygląda. A to nie koniec. No to jeszcze szynka idzie, gotowana. Dobra, nałóż plaster na każdy ten, tak ładnie, jeden. Co tam jesz? Steka. W Portugalii mieszka ponad 10 milionów osób. 27% z tych 10 milionów mieszka w Lizbonie. To ma tak uciekać? Mhm. O, fajnie. Coś dla mnie. Już jest z tego potwór Frankensteina. Ja dam radę. 220, nie, na 200 stopni ma być. Okay. Taką kanapkę nawet bym mógł zjeść. To bez koły taką kanapkę ty mógł po prostu zrobić. To śniadanie, to najważniejsze posiedzenie. Dokładnie. Okej. Okay. Najbardziej znanym Portugalczykiem jest Cristiano Ronaldo. A kiedyś byli to Vasco da Gama i Ferdinand Magellan. Nie byli z kiepskim. Teraz robimy jaja. Sadzone. Mon, tylko trzymaj mocno. Hop. No i zanąś i następny. Język portugalski jest to piąty pod względem użyteczności język na świecie. Mówi nim 210 milionów osób. Jest napisane, że 30 ml mleka to powinno być tyle i łyżeczka skrobi. Mamy mąkę. Mam nadzieję, że da radę. Za mało, nie? Co, więcej mąki? A mleka? Nie. Mieszasz jak profesjonalista. Zgęstnią, tak, tylko no niestety. Aha, dobra, to jest cebula przecież. Co? Myślałem, że to grudy, a to cebula. Wraz myślałem, że takie grudy się porobiły. Nie, mam. Mhm.
powinienem to zjeść. Dobra, ja mam, zrobiłem. To jest trochę jak English breakfast. Dla mnie za dużo kiełbas. Mogłoby ich być mniej i byłoby to też dobre. Postawiam temu 10 na 10. Solidne. Wielki konkurent dla haczapuri. Bardzo dobry sos. To jest chyba rzecz, przy której się najwięcej napracowałem. Napracowaliśmy. Podkreślam, bo nie tylko ty. Wiem, Tymon. Jest to rzecz dużo bardziej skomplikowana, w sensie dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby to doprowadzić do końca. A koniec końców smakuje podobnie jak to English breakfast. Tak? No, dla mnie na razie najeść na maksa 9 na 10. Ja nie wiem, no to jest dobre, no. Mam tutaj mortadelę, którą lubię, jest stek. Kiełbaska jest dobra, ta biała. Ja za kiełbasami w ogóle nie przepadam, ale chorizo akurat lubię. Tak, to ma chyba z 2000 kalorii jedna porcja. Naprawdę? Więc, No razem z frytkami, z sosem i z tym. Nie, 9 na 10. Okej. 10 na 10, jakby moja żona w przyszłości mi to robiła na kolację, na śniadanie. Bardzo podobne do tego śniadania. English breakfast, ale jest moim zdaniem lepsze, bo jest jakoś tak zamknięte w jakiejś formie. Miejmy nadzieję, że przyszła żona Mateusza nas słyszy. Czy jeszcze się nie urodziła? Dajcie znać w komentarzu, jaki kolejny kraj chcecie, żebyśmy zrobili. Jak widzicie, spełniamy nasze obietnice i spełniamy wasze życzenia. Pamiętajcie, żeby wpadać na kanał Mishon, Przegryw, z pupy, co ja mówię, z DVP. Jaki ty masz kanał, Mateusz? Mateusz B. Mateusz B? No i ty Monster. Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty Monster!